Dzień dobry, moi mili kochani. To ja. Dzisiaj nie będziemy się ścigać, dzisiaj będziemy, proszę was, projektować. Otóż, moi drodzy, zacząłem pewien etap w Assetto Corsa i czeka mnie wyścig 3-godzinny na Monzie. Rozpocząłem już i nawet nagrania w stosunku do tego właśnie mojego wyzwania. Natomiast poszło mi to dosyć kiepawo po prostu. Więc stwierdziłem, że mój rig, który posiadam, znaczy nie mam rigu na tej zasadzie, posiadam coś takiego, co wam się właśnie w tej chwili pokazuje na ekranie. I stwierdziłem, że to jest po prostu jakaś pomyłka. No i co? No i postanowiłem poszukać jakiegoś rigu. Ceny mnie zwaliły z nóg, więc postanowiłem go sobie zbudować. Na razie postanowiłem zrobić projekt. I dzisiejszy, proszę was, odcinek będzie właśnie o tym. Więc zaprojektujmy sobie rig. Rig chyba tak to się mówi. W każdym razie, słuchajcie, no, użyję takiego programu SketchUpa. On jest już trochę letni. I co mnie teraz, słuchajcie, zdziwiło, nie ma już wsparcia. Mój SketchUp Pro 2018 z V-Ray'em i z Scatterem. No, używam tego do różnych innych. Sorry za różne odgłosy, tutaj tu jest mój kotek. Oto poszlaka, musi ze mną siedzieć, taka mała dygresja, mam tu do niego ciasteczka. Spoko, Leo. Już się zauważył. W każdym razie do rzeczy. Musimy sobie odpowiedzieć na zajebiście ważne pytanie. Uwaga, uwaga, Leo, błagam cię, kurna. Loniu, chodź, chodź. Kurde, Leo, jak Boga kocham. Musisz tu być? Loniu. No i po co ja ci to pokazałem? Leo, kurde. Przepraszam was najmocniej, ale mój kidzimidzi jest po prostu jednym wielkim ciasteczkożercą. I chciałem wam tylko pokazać, że no, musi ze mną tutaj być, bo będzie po prostu drapać non-stop w drzwi. W każdym razie, musimy sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, mianowicie takie, pod co budujemy ten rig, tak? Ja go buduję pod Fanateka, pod bazę, nie wiem jaką będę miał jeszcze w przyszłości bazę, więc buduję to pod bazę mniej więcej 8-9 newtów, może 12, chociaż przy 12 ten rig będzie musiał być lekko wzmocniony, ten, który sobie tutaj zaraz zrobimy. Natomiast jakby to sobie tutaj zrobić. Zrobimy go z profili aluminiowych. Tutaj sobie coś takiego, proszę was, już zacząłem powoli budować. Takie po prostu elementy, które sobie będziemy, słuchajcie, składać. Więc uważam, że taki rig, jaki chcemy zrobić, przynajmniej taki, jaki ja potrzebuję, to zbuduję go z profili 40x40 i 40x80. Otóż będę używać jednostek milimetrów i centymetrów, dlatego że no, branża konstrukcyjna używa milimetrów. Branża instalacyjna też. Moja branża akurat, bo też trochę projektuję, zresztą na kanał was mój zapraszam bardzo serdecznie. Leo, uciekaj. Jest on na, że tak powiem, naszym tutaj, no, link do tego kanału jest na, tutaj w polecalnych kanałach, na Patyk, Mik Patyk. Jak was to zainteresuje, to zapraszam, jak nie, to nie oglądajcie. W każdym razie, ja chcę mieć ten rig, w taki sposób zrobiony, że między tymi dwoma elementami będę mieć 50 cm, tak? Będę rysować w centymetrach. Natomiast sorry jeszcze za różne tutaj odgłosy, inne takie rzeczy, ale jestem w domu, wszyscy domownicy są, jest kotem, którego już żeście zdążyli zobaczyć. No, może po części. Natomiast jedźmy z tym dalej. Ten klocuszek tutaj ma 10 cm. Pomiędzy nimi jest 50 cm.
Ja bym chciał, żeby to cholerstwo miało, proszę was, o tak 105 cm, tak? Czyli tu mamy 10, no to jeszcze 95. Dobra, i mamy 105. Myślę, że to ani za mało, ani za dużo. Ja nie jestem osobą wysoką, więc no mam 1,76 m, więc podejrzewam, że to mi po prostu wystarczy. Ok, tu z tej strony trzeba to jakoś usztywnić, więc weźmiemy sobie też taki klucuszek 40×40. Pożyczymy sobie go stąd. O, ciach. Tu sobie go złapmy. O, postawmy go może, no nie, no może nie tak. Może jakoś tak. Go sobie, słuchajcie, przesuniemy. O, jeszcze go sobie przesuniemy w tym kierunku. O, tutaj. O, pyk. Dobra, niech on sobie tak będzie. Ciach. No i tutaj machniemy go do końca. O, hu, hu, hu. Tu mi się coś wzięło i... A, dobra, okej. Czy będziemy go potrzebować? Nie, dobra. To sobie skasujemy. Ok. Więc jak na razie wygląda to w ten sposób. Postawi te dwa elementy na sobie. Ten element, proszę was, będzie miał 50 plus 4 plus 4, czyli w suma summarum będzie miał ten element 58 cm. Takich elementów potrzebuje dwa. Wrzucę to razy, przesunę to o 30. O, skupiłem o 30. I na tym będę miał fotel. Na razie projektuję rig. O fotelu jeszcze sobie porozmawiamy. I teraz tak. Na razie jeszcze tych kątowniczków tutaj nie będę montować. Idźmy, słuchajcie, dalej. Założeniem moim w tym rigu jest też to, aby on był, moi drodzy, wiecie co, chyba coś schrzaniłem. O, za to sobie złapię i tu go cisnę, pach. To też jest w wysokości tutaj teraz obecnie 10 centów, ale tu bym chciał mieć coś takiego, że ten rig będzie jednocześnie stelażem na monitor. Nie chcę mieć żadnych jakichś przesuwanych elementów albo jakichś innych mocowań na monitor. Nie. Ja bym chciał, żeby ten rig był jednocześnie też i jakby no ramą pod monitor. Więc ten element powinien mieć jakieś 90 cm, coś koło tego, 85, 90, no w zależności od naszych potrzeb, natomiast no, oczywiście od monitora. Ale tak sobie, słuchajcie, zróbmy. Tu jest, potrzebuję 90, tu mam 10, czyli jeszcze 80, muszę to ciach machnąć. Dobra, mamy taki element, ten już możemy sobie skasować. O, 90 cm. No, wygląda to, jak wygląda. No, ale tak wygląda, nie? Czyli tak, ten element i ten to jest 105 cm. Ten i ten to jest 58 cm. Ten element 90, nie? O, na tej zasadzie. No to co, jak tu już go mamy, no to możemy go sobie tutaj, proszę was, skopiujemy. O, ciach. I niech on sobie tutaj nam będzie. Pach. Wiem, że też jest jakiś program, słuchajcie, do, jak to się mówi, projektowania w ogóle z takich elementów aluminiowych. Natomiast nie posiadam go, dlatego robię to w SketchUpie, którego jakoś tam już używam od 2018 roku. Może nawet i trochę wcześniej, ale to już jest nieistotne. Używam go do troszeczkę innych, jak to się mówi, też do modelowania i renderowania, natomiast w głównej rzeczy bazuje na programach CAD-owskich. To jest program, w którym się po prostu wspomagam przy projektowaniu. Dobra, teraz tak. To jest element, który będzie elementem, do którego pośrednio będziemy montować nasze manipulatory.
On powinien mieć, tu jest 10, a wiecie co, 10 może być za mało. Lepiej mieć trochę zapasu, dajmy jeszcze 5, będzie miał 15 centów. O, tak to sobie zróbmy. Pach, dobra, po dwóch stronach. No i mamy takie cudo, proszę was. I co teraz? W chwili obecnej byśmy zrobili taki manewr, że no tu będzie na pewno beleczka, więc sobie skopiujmy taką belkę. O, tu ją sobie, słuchajcie, skopiujmy. I do tego będziemy montować nasze manipulatory. Ale żeby to ładnie było, czekajcie, makeownik trzeba zrobić. Teraz tak to sobie zrobimy, ciach. Ciach, dobra, pasuje. Dobra, mamy to w ten sposób. Teraz to machniemy sobie też, wiecie co, tutaj, o. Ale już tak po prostu, tak to, o, już bez żadnych jakichś tam, kurde. Czekajcie, skopiujemy sobie to. O, tutaj. Też biorę pod uwagę, słuchajcie, ceny tych elementów, bo to wcale nie jest tania impreza. Natomiast w przeciwieństwie do takich rigów kupnych, tak, no bo najtańszy taki rig, jaki znalazłem, oczywiście nie z tych profili, które tutaj buduję, no to znalazłem chyba za 1600 zł, tak, plus minus. Taki jakbym chciał, oczywiście bez fotela, taki jakbym chciał, no to no, bajańsko spore pieniądze. No więc postanowiłem zrobić to sobie na zasadzie zbuduj to samo, na tej zasadzie, a z możliwością jeszcze jakiejś tam rozbudowy, no z biegiem czasu wiadomo, że nasze potrzeby rosną, więc będzie możliwość modyfikacji tego ustrojstwa. Dobra, mamy coś takiego i teraz tak, montaż kierownicy. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że wezmę, skopiuję sobie taką beleczkę. O, zróbmy to sobie tak. O jest, co ja narobiłem? Chciałbym to, proszę was, mieć właśnie w tym miejscu. Teraz jest dobrze, dobra. Już wam powiem dlaczego. Chciałbym mieć jakąkolwiek możliwość regulacji pochyłości kierownicy. Co nie? Ja to w tej chwili buduję pod bazę Fanatec CSL CSL DD, 5 Nm akurat tutaj mam, plus, jak to się mówi, słuchajcie, zasilacz do 8 N, więc te 8 Nm, ta konstrukcja moim zdaniem powinna przenieść. I coś takiego, proszę was, mi się marzy. O, tak bym to, proszę was, widział. Oj, podniesiemy to może, wiecie co? To będzie troszeczkę inaczej wyglądać. O, dobra, niech będzie tu. Ja trochę za wysoko, ale nieistotne. Dobra, zróbmy tak. Na razie jeszcze nie będziemy tego tutaj w tym wypadku poziomować. No i teraz jak ją zamontować? Wymyśliłem sobie, że zrobimy to tak. Jak tu już mam taki element, ja go sobie tutaj wezmę i tutaj go sobie ciachnę. I teraz tak, ile go chcę mieć? Nie wiem, czy to już tak, już dobra, już makeownik zrobiłem. Chciałbym ten element mieć na 40 cm. Czyli gdzieś dotąd. Też z profilu 40 na 40, nie? I zobaczymy, co nam z tego, słuchajcie, wyjdzie. Dobra, mamy 40, to sobie możemy ciachnąć. Co nam to daje? Daje nam to,
że weźmiemy o tak, to sobie przeniesiemy tu, pach i słuchajcie, przeniesiemy to sobie też i w ten sposób. O. Ciach. Ok. I takich beleczek muszę mieć dwie. Czekajcie, ta baza Fanateka ma, jest 16 na 16 mniej więcej. Czyli muszę mieć tutaj jakieś 20 cm. Ok. O. No bo przy takiej konstrukcji mogę ją zamontować zarówno z po boku, tak, albo od spodu. No ale to zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Dobra. Mamy coś takiego. I kąt regulacji będzie zależny od przesuwania tego elementu. Czyli jeżeli ja go przesunę lekko w dół, co nie, to na kątownikach, które na tych elementach zamontuję, przy samym montażu śruby, on będzie miał pole właśnie manewru przy tym kącie. Więc tak to sobie po prostu wymyśliłem. Więc tutaj wejdzie nam sobie baza. Co dalej? Tutaj jeszcze chciałem mieć baleczkę. Ta baleczka będzie też tego wymiaru, czyli 50 równo. I ona sobie wejdzie tu. Ciach. I do tego przymocuję sobie monitor. I summa summarum, mój rig będzie wyglądać w taki sposób. Mniej więcej. Jakoś tak, chyba że o czymś jeszcze zapomniałem. No ale nie, chyba nie. Dobra, tak bym to, słuchajcie, widział. Teraz umieszczę w tym trochę kątowników. Przyspieszę troszeczkę ten film, bo już to trwa, czekajcie, ile? 18 minut, więc trochę. I zaraz do Was wrócę. No więc słuchajcie, jestem z powrotem. Otóż tak to mi, proszę Was, wyszło. Tego bym oczekiwał od tego, że tak powiem, projektu. Czekajcie, czy ja czymś jeszcze tutaj nie zapomniałem. A, no właśnie. Zapomniałem o tych maskownicach, ponieważ ta firma, w której znalazłem te profile, ona, proszę Was, ma tak naprawdę wszystkie niezbędne części do wykonania tego właśnie. Cholera, coś tu, słuchajcie, schrzaniłem. A nie, dobra, okej. O, dobra. I te kątowniczki wszystkie, łącznie z elementami, profilami tymi, mają możliwość, proszę Was, takiego dekielka. Sorry za to, bo za ten hałas, bo właśnie moja małżonka zaczęła odkurzać, mimo tego, że wie, że nagrywam program. Więc szacun. W każdym razie, do czego, słuchajcie, zmierzam? Zmierzam do tego, że tego właśnie bym oczekiwał od tego mojego ringu. Czyli mam te kątowniki tutaj? Mam. No mam. Wygląda to, jak wygląda, ale do czego zmierzam? Możliwość regulacji góra-dół, tak? Tutaj też mam możliwość przesuwania tej bazy mojego tego Fanateka, tak? Czyli od siebie i do siebie. Mam powieszony monitor, tak? O, tutaj. Też ta firma ma fajną taką blachę mocującą monitor. I to o tyle jest, słuchajcie, w porządku, że on po prostu sobie w ten sposób wisi. O, ciach, ciach, ciach. Mogę go sobie, ojej, w każdej chwili obniżyć, o, jak będę tylko chciał. No i jest on po prostu przytwierdzony na tej ramce, tak? Ta ramka daje mi później możliwość rozbudowy tego w taki sposób, że do tego elementu i do tego
o do tych dwóch głównych nośnych elementów, mogę kupić sobie jeszcze taki profil 40x40, bo te profile to jest profil 40x80 i na przykład no, podwiesić jeszcze jeden monitor nad tym, tak? No, można coś takiego zrobić. Tutaj będę sobie montować, jak to się mówi, manipulatory. Tu będzie na tych beleczkach za pośrednictwem być może tych kątowników będę montować fotel. Chciałbym mieć fotel kubełkowy, natomiast nie wiem, czy będzie mi to na razie dane. Jeżeli już coś takiego zrobię i zakupię sam materiał konstrukcyjny, tak to nazwijmy, to z fotelem na pewno będę musiał się lekko wstrzymać z uwagi na przeznaczony budżet po prostu na ten rig. Na czym mi tutaj zależało? No to już wam powiedziałem. Chciałem, żeby on miał jak najmniejsze wymiary, ale też i bez przesady. Co jeszcze? Mam nadzieję, że to mi się sprawdzi, chociaż wiecie co? Zastanawia mnie to, czy do tego elementu nie zamontować, takiego elementu odwróconego 90 stopni i do tego przytwierdzać ten monitor. Też nie. Taka rama, jaka tutaj jest, daje mi po prostu możliwość późniejszej rozbudowy tego riga. To jest newralgiczna rzecz. To połączenie, słuchajcie. To z tym. To mi się strasznie nie podoba. Uważam, że jest to słabiutkie. No ale w razie czego można tutaj przytwierdzić jeszcze jedną blachę i tutaj to można wzmocnić po prostu to połączenie. Albo dokupić jeszcze jeden element i z jednej i z drugiej strony dać blachę. Natomiast no, mówię, ja nie potrzebuję bazy kierownicy mocniejszej niż, nie wiem, 10 Nm, tak? 10, no góra 12, które proponuje Moza na tej zasadzie, ale to jest pod fanateka jak na razie montowane. Myślę, że z palcem w nosie Moza też tutaj wchodzi i tak bym to, słuchajcie, widział. Jaki jest teraz, słuchajcie, tego koszt? Jeszcze nie wiem, zaraz to przeliczę i do was, proszę was, wrócę. Natomiast no, podejrzewam, że nie będzie to jakieś tam za specjalnie tanie, w szczególności, że aluminium po prostu swoje kosztuje. Więc zaraz jestem z wyceną. Jestem, moi drodzy, już z podsumowaniem tych kosztów. Trochę się jeszcze pobawiłem i zmieniłem tu nieco tego riga. Znaczy zmieniłem, nie zmieniłem. W każdym razie chciałbym wam jeszcze jedną rzecz podstawową powiedzieć. Jest on w kolorze no, czystego aluminium. Bardzo mi się podoba w kolorze czarnym taki rig i te wszystkie profile, no jednak w kolorze czarnym wyglądają elegancko, ale dosyć mocno podwyższają koszt. Więc no, zostanę przy kolorze silver, tak to nazwijmy. I co? No przejdźmy do podsumowania. Już wam to pokazuję. O, czekajcie, to nie ten przycisk. Siach, jest. Siach, siach. No i mamy. Moi drodzy, nie wygląda to optymistycznie, ale daje nam to dużo możliwości późniejszego upgrade'u tego zestawu. Natomiast tak, samo zestawienie materiałów pod względem profili wyszło mi to tutaj zgodnie z tym producentem, na którym się opierałem. Jeżeli będziecie chcieli, abym podał link do tego producenta, napiszcie coś w zapytajcie, dajcie zapytanie w komentarzu, a ja jak najbardziej odpowiem i prześlę wam ten link. Więc tak, same profile, proszę was, wyszły 1043 zł 90 groszy. Do tego nakrętki, śruby. No tak jak widzicie, same nakrętki to jest koszt 134 zł, 135 zaokrąglajmy to już.
Same śruby, no to około 67-8 zł, tak? Totalna suma tego, tak to nazwijmy, to jest koszt około 1250 zł, tak? Ja tutaj nie liczyłem, proszę Was, żadnych podkładek, ani nie wliczałem w to tych zaślepek czarnych, które dość fajnie potęgują wrażenie i robią, że tak powiem, swoje, tak? No bo jeżeli zerkniemy na to, no to jednak no, fajnie to wygląda po prostu, nie? Jeżeli to wszystko jest w tych zaślepkach. Oczywiście niektórych tutaj kątowników może nie być, tak? Nie twierdzę, że one muszą być. Na przykład te cztery, z tych czterech można zrezygnować, tak? Można bezpośrednio montować się tutaj do tej, nazwijmy to już, szyny i w odpowiedni sposób, przesuwając ją, montować fotel. Tak jak mówię, tego typu zestawy z tych profili, no tyle właśnie kosztują, tak? I myślę, że sporo drożej wychodzą, bez możliwości oczywiście montażu tutaj monitora. Natomiast na pewno zbudowane są solidniejszych przekroi tych elementów aluminiowych. Ale cóż, no, ja myślę, że pod bazę maksymalnie no, 8, 9, może maksymalnie 12, tak? No to mały upgrade tutaj bym musiał zrobić na tym połączeniu, o którym już wcześniej wspominałem. No, w jakiś sposób bym to sobie tutaj jeszcze zaupgrade'ował. Natomiast pod 5-8 Nm myślę, że to jest wszystko, co się da. To naprawdę powinno wystarczyć i docelowo, summa summarum, no bo mam zasilacz do tej mojej bazy, zmieniający tą bazę na 8 Nm, tylko że on się troszeczkę wziął i no i się wziął i zawinął, o, na tej zasadzie, ale niedługo go sobie, że tak powiem, albo naprawię, albo sprawię po prostu nowy ten zasilacz i przejdę z powrotem na te 8 newtów. Na razie przy tych 5 też się całkiem fajnie jeździ, nie powiem, że nie, natomiast na tych 8 jest o wiele, wiele fajniej. Myślę, że, tak jak wcześniej wspominałem, 8, te 12 to już jest taki maks dla mnie. Na tych 5 mi się dobrze jeździ, na 8 mi się fantastycznie jeździ. Natomiast, no, tak jak wcześniej wspominałem, 12 to jest maks, 9, 12. To jest naprawdę wszystko, co mi jest po prostu potrzebne. No więc słuchajcie, no, myślę, że nie wyszło tak źle. Wygląda to całkiem fajnie. Szkoda, że nie mam nowszej wersji SketchUpa, to jeszcze tutaj bym z bibliotek SketchUpowych wrzucił fajny kubeł. Można byłoby to jeszcze fajnie tutaj sobie wrenderować. No ale myślę, że na takie zabiegi jak dzisiaj żeśmy poczynili, to chyba wystarczy. Pokażę Wam jeszcze ten zestaw, to zestawienie i ten koszt. No, tak to słuchajcie wychodzi. Nie chcę inaczej. Ja zamierzam no, tutaj podkładać sobie troszkę pieniążków i skłaniam się ku temu, żeby właśnie takiego riga sobie zbudować. Z fotelem będę musiał trochę poczekać, no bo ten fotel, który bym chciał tutaj zamontować, no to tyle samo kosztuje za ten rig. Ale no, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. W każdym razie, tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. W razie czego piszcie, spróbuję jak najszybciej odpowiedzieć. U mnie z czasem bywa różnie. Więc jak tylko będę miał jakieś zapytanie, to postaram się odpowiedzieć Wam, czy to w komentarzu, czy nagram też jakiś odcinek a propos właśnie tego zestawu, który tutaj został Wam zaprezentowany. To tyle na dziś. Hej, trzymajcie się, pa, pa.